Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz and Partners. Na początek informacja. Scenariusz do tego filmu powstał około półtora miesiąca temu. Możecie zatem zobaczyć, jak przez ten czas zmieniła się kapitalizacja firm omówionych w filmie. W jednym z poprzednich odcinków przedstawiliśmy pięć największych spółek w Polsce pod względem kapitalizacji. Przypomnijmy, że największa z nich, Orlen, we wrześniu 2022 roku osiągnęła kapitalizację w wysokości 36,6 miliarda złotych. Kapitalizacja całej polskiej giełdy papierów wartościowych wynosi trochę ponad 1 bilion złotych. Przekonajmy się, jak te liczby wyglądają w zestawieniu z największymi spółkami na świecie. Do największych spółek na świecie w 2022 roku pod względem kapitalizacji należą Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Alphabet i Amazon. Apple został pierwszą firmą na świecie, której kapitalizacja w styczniu 2022 roku przekroczyła 3 biliony dolarów. Sukces giganta technologicznego polegał na doskonaleniu pozycjonowania swojej podstawowej marki, ale jego niedawny wzrost można przypisać również świadomości firmy że jej markę można skutecznie rozwijać w znacznie szerszym zakresie usług. Za około połowę sprzedaży marki wciąż odpowiada iPhone, ale w tym roku Apple poświęcił więcej uwagi również swojemu drugiemu pakietowi produktów, wprowadzając nową generację iPadów, ulepszoną wersję iMaca i wprowadzenie AirTags. Zakres usług od Apple Pay po Apple TV również rósł w siłę i nabiera coraz większego znaczenia dla sukcesu marki. Obecnie cena za akcję firmy Apple wynosi 152,74 dolary, a kapitalizacja sięga 2,6 biliona dolarów. Spółce Saudi Aramco udaje się momentami prześcignąć Apple i być najwyżej wycenianą firmą na świecie. Obecnie kapitalizacja spółki wynosi prawie 2,3 biliona dolarów. Cena za akcję wynosi 36 realów saudyjskich. Prześcignięcie Apple przez saudyjską spółkę ma związek z rosnącymi cenami ropy, podczas gdy wyprzedaż akcji spółek technologicznych ciąży na wynikach producenta iPhone'ów. Jednocześnie warto wspomnieć, że polski koncern PKN Orlen podpisał z Saudyjczykami umowy na dostawy ropy, współpracę w obszarze badań i rozwoju oraz wspólne analizy dotyczące inwestycji w obszarze petrochemii. Kolejną firmą jest Microsoft, który również wyróżnia się jedną z największych kapitalizacji w sektorze technologicznym. Po kilku trudnych latach, zwłaszcza między 2007 a 2013 rokiem, Microsoft jest ponownie na fali wzrostowej. Inwestycja w aktywa tej spółki jest obecnie uważana z wielu powodów za jedną z najlepszych długoterminowych inwestycji giełdowych. Kapitalizacja wynosi obecnie 2 biliony dolarów a cena za akcję to 240 dolarów i 98 centów. Alphabet Incorporated to konglomerat i holding powołany przez Google. Portfolio konglomeratu obejmuje szeroki zakres gałęzi gospodarki, w tym technologie, nauki biologiczne, inwestycje i badania naukowe. Alphabet, tak jak wcześniej Google, działa pod indeksami giełdowymi Google i Google. Kapitalizacja konglomeratu wynosi obecnie 1,5 biliona dolarów, a cena za akcję to 100 dolarów i 14 centów. Amazon to spółka zajmująca się handlem elektronicznym B2C, która prowadzi największy na świecie sklep internetowy. Jako klucz do sukcesu postrzega logistykę, rozwijając własny kompleksowy łańcuch dostaw poprzez rosnącą flotę ciężarówek, furgonetek i samolotów. W latach 2020 i 2021 marka zainwestowała około 80 miliardów dolarów w swój dział logistyki w porównaniu do 58 miliardów dolarów w ciągu ostatnich 5 lat. Obecnie jej kapitalizacja wynosi odrobinę poniżej 1,5 biliona dolarów, jednak może pójść w górę w najbliższym czasie nawet o 200% dzięki rozwojowi Amazon Web Services. Obecna cena za akcję to 117,31 dolarów. Podsumowując, duże firmy na całym świecie czerpią korzyści z silnej globalnej gospodarki, przynosząc wiele miliardów dolarów przychodów. Biorąc pod uwagę dużą zmienność rynków finansowych, największe firmy świata zapewniają inwestorom względne bezpieczeństwo. Wciąż najbardziej cenne firmy na świecie pod względem kapitalizacji pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych. Motywacja do wejścia na giełdę w przypadku spółek jest prosta chęć ekspansji i zdobycia finansowania. Natomiast w przypadku inwestorów motywacja do posiadania akcji konkretnej firmy może mieć bardzo zróżnicowany charakter. Oczywiście może być to chęć zysku, ale też np. sentyment do produktów i usług, czy też przeczucie, że określona firma może osiągnąć sukces w przyszłości. Firmy wchodzące na giełdę powinny brać pod uwagę tego typu czynniki, bo mogą one wpływać na ich popularność wśród inwestorów i na dalsze sukcesy. Dodatkowo, wielkie firmy jawią nam się często jako niezniszczalne i trwałe, a ich pozycja na rynku jako niepodważalna. W związku z tym mamy małe zadanie dla chętnych. Sprawdźcie, jakie były największe firmy pod względem kapitalizacji 10, 20, 30 i 40 lat temu i zobaczcie, którym z nich udało się pozostać wielkim do dziś, a które zostały prześcignięte oraz jak długo poszczególni giganci znajdują się na topie. Autorką scenariusza jest dr Justyna Ziobrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszam na stronę prostaekonomia.pl, gdzie znajdziecie więcej filmów, artykułów i podcastów. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszej strony na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie filmu.